Cześć, mam na imię Jacek, jestem przewodnikiem Locative Warszawa i chciałem Was zabrać na, no niestety, trochę wirtualny spacer śladami Jana Pawła II w Warszawie. To co, otwieramy parasole i idziemy na wycieczkę. Jesteśmy przy Placu Grzybowskim w Warszawie. Przy nim właśnie stoi kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych, którego fasadę możecie teraz oglądać. Kościół, który miał opinię największego w Warszawie pod względem powierzchni w wieku XIX. Z miejsc papieskich mam do pokazania ten oto pomnik. Pomnik stoi tu nie bez kozery. Tutaj mamy również w tle tablicę. Papież Jan Paweł II otworzył tutaj Krajowy Kongres Eucharystyczny w 1987 roku podczas swojej pielgrzymki. Pomnik stoi od roku 1994, także został postawiony papieżowi jeszcze za życia i jest ufundowany przez parafię Matki Boskiej Częstochowskiej z jakiejś niewielkiej włoskiej miejscowości pod Mediolanem, natomiast niedawno był w renowacji. Jeśli chodzi o Krajowy Kongres Eucharystyczny, to taki duży spęd biskupów z całej Polski, gdzie sobie się spotykają na parę dni i obradują. Był to drugi kongres, który się odbył w Polsce za komuny. Tutaj właśnie jesteśmy wreszcie na Placu Piłsudskiego, pod krzyżem, który oznacza miejsce, w którym stał ołtarz. Przy tym ołtarzu papież modlił się podczas pierwszej pielgrzymki w roku 1979. To była ta słynna pielgrzymka, podczas której wypowiedział właśnie te słowa, których nie muszę już, mam nadzieję, czytać. A na tym placu, który teraz jest dość pusty i na którym widać głównie policjantów, strasznie dużo swoją drogą, stało bardzo dużo osób. No, niektórzy mówią nawet o 200-250 tysiącach. Mnie się wydaje, że to jest troszeczkę przesadzona liczba, natomiast na pewno było około 100 tysięcy. Również w roku 2006 modlił się tu Benedykt XVI, kiedy przyjechał do Polski na pielgrzymkę, a w roku 99 papież zrobił sobie tutaj taki mały replay tej swojej wizyty i również tutaj wygłosił homilię podczas mszy. Ciekawostka jest taka, że właśnie w tym miejscu, gdzie stoi teraz krzyż, ludzie ustawiali spontanicznie krzyż z kwiatów i władza nie mogła tego ścierpieć, w związku z czym przesyłała tu milicjantów, żeby milicjanci krzyż sprzątali. I taka ciuciubabka trwała do momentu, kiedy władze Warszawy postanowiły ogrodzić ten kawałek terenu i przez 3 lata symulowali tutaj remont nawierzchni. Ta modernistyczna kamienica jest miejscem, gdzie mieszkają siostry Urszulanki. I właśnie w tym domu w roku 1978, jak głosi tutaj ta oto tablica, Karol Wojtyła dwukrotnie przebywał przed wyjazdem na konklawę. Na to pierwsze pojechał i nie został wybrany, na to drugie pojechał i został wybrany. Także stąd to było ostatnie miejsce, gdzie jako nie papież jeszcze spał w Warszawie. Jak widać jeszcze na dole, w czerwcu 99 odwiedził ten dom i odwiedził siostry, które tutaj przebywają, a nie miał daleko, ponieważ w tym samym dniu poświęcił i otworzył Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego. W bibliotece, zresztą w głównym holu, teraz niestety nie można wejść, bo pandemia, mieści się tron papieski, ten, na którym siedział wtedy, kiedy miał spotkanie w związku z otwarciem biblioteki. A jednak przynajmniej do holu da się wejść, dlatego szybciutko tabliczka, która upamiętnia wizytę w świeżo wybudowanym buwie. Jeśli się zastanawiacie, dlaczego na filmiku o Janie Pawle II w Warszawie pokazuję Wam Stadion Narodowy, to już wyjaśniam. W 1983 roku na Stadionie Dziesięciolecia, który stał dokładnie w tym samym miejscu, miały miejsce 2 epokowe wydarzenia. Po pierwsze, kadra Polski w piłce nożnej zagrała tutaj ostatnie oficjalne spotkanie o punkty, remisując z Finami 1-1. Samobuja strzelił Paweł Janas, żeby było śmieszniej.
Ciągle wszyscy mówią, że to jest moja klątwa, no ale jaka klątwa? Ja się cieszę, jak Polacy wygrywają. W roku 83 Jan Paweł II miał tutaj warszawską mszę. Żeby było śmieszniej, właśnie na tej mszy bardzo dużo ludzi poprzynosiło transparenty Solidarności i władza starała się bardzo w transmisji telewizyjnej, żeby tych transparentów Solidarności nie było widać. Niemniej było widać. Po drugiej stronie mamy Pragę i niestety Katedra Praska nam się schowała, ale również w Katedrze Praskiej, będącej tam za tym wieżowcem najwyższym białym, również papież był w 91 roku i tu ciekawostka, nikomu niepotrzebna. Diecezja warszawsko-praska została erygowana właśnie postanowieniem Jana Pawła II w 91 roku i Warszawa obok Nowego Jorku jest jednym z dwóch miast, które mają dwóch biskupów. Jesteśmy teraz pod kościołem świętej Anny, w miejscu, w którym Jan Paweł II spotkał się z młodzieżą 3 czerwca 79 roku, dzień po tym, jak po raz pierwszy przyjechał do Polski. Są na fasadzie również ostatnie słowa, które papież wypowiedział na łożu śmierci. To właśnie tu, w tym kościele, odbyło się czuwanie w noc, kiedy papież umierał z 1 na 2 kwietnia i tu właśnie 2 kwietnia 2005 roku papież, kiedy umierał, trwała tutaj msza i właśnie tu ogłoszono, że umarł i w tym kościele oraz przed nim, tutaj na tym całym terenie, odbywały się przez całą noc modlitewne czuwania po śmierci papieża. Dlaczego czuwanie odbywało się akurat w świętej Annie, a nie w katedrze świętego Jana na Starym Mieście? No cóż, akurat w tych dniach, kiedy papież umierał, nie było prymasa Glempa w Warszawie. Był on wtedy w Argentynie i spotykał się z Polonią argentyńską. Dlatego też właśnie święta Anna była otwarta, a drzwi do katedry były zamknięte. Ludzie, którzy szli do katedry, spontanicznie kierowali się w stronę otwartego kościoła świętej Anny. Tu, gdzie stoję teraz w dość dużej odległości od fasady, również były wówczas tłumy. Nie tylko Kraków ma swoje papieskie okno. W Warszawie też mamy miejsce, w którym Jan Paweł II spotykał się z młodzieżą. To dokładnie to podwórko, podwórko rezydencji prymasów Polski, podwórko Pałacu Borchów i to właśnie tu w roku 1979, jak również w 83, z balkonu, który widzimy w podwórzu, papież rozmawiał z młodzieżą do późna w nocy. Może nie jest to tak atrakcyjne miejsce jak Franciszkańska w Krakowie, ale my też sroce spod ogona nie wypadnie. Trwa papieski tydzień z żółtymi parasolami Łokatliw. Już jutro widzimy się we Wrocławiu, a wkrótce, mamy nadzieję, spotkamy się na żywo. Cześć, do zobaczenia.